sporo fajnej, poukładanej, dobrze zorganizowanej gry w pierwszej części i nieco chaosu w drugiej połowie. To w mojej ocenie. Co wyłania się z tego obrazu w opinii trenera Piotra Jaroszka? No zgadzam się z tym w 100%. W pierwszej połowie dużo dobrego grania. Praktycznie realizowaliśmy wszystko to, co sobie założyliśmy w szatni na ten mecz. Bardzo jestem z tego zadowolony. Druga połowa, tak jak pan mówi, chaotyczna, chociaż też były dobre momenty. Natomiast ten chaos wynikał, myślę, z takiego obozowego zmęczenia, bo to już było widać, że praktycznie graliśmy po 90 minut. Taki był cel tego sparingu, żeby praktycznie wszyscy zagrali po 90 minut i ten chaos też wynikał z takiego zmęczenia fizycznego, z niedokładności, gdzieś tam zawsze nas brakowało w kryciu. Myślę, że to jest jak na ten moment normalne. Dobrze, że mimo tego zmęczenia, mimo to, że ta druga połowa była ewidentnie słabsza, no udało się gdzieś tam ten mecz, ten wynik do końca dowieść i wygrać ten mecz. Niby wyniki meczów sparingowych są kwestią drugorzędną, ale wygrana po kilku porażkach w grach kontrolnych cieszy. No tak, to ja myślę, że to jest taki trochę gdzieś tam slogan, że wyniki, że to jest takie trochę usprawiedliwianie się, jak trenerzy mówią, że wyniki się nie liczą. Wyniki się liczą w sporcie, bo w piłce, bo to po to się gra, żeby wygrywać. Może one nie są rzeczywiście najważniejsze, natomiast są ważne. Ja nigdy nie mówię, że one nie są ważne. Na pewno wyniki też budują jakąś atmosferę, pewność siebie zawodników i po tych kilku porażkach no dobrze jest gdzieś tam wygrać i wrócić na te lepsze tory. W spotkaniu z rezerwami Piasta Gliwice przygląda się dość nieoczekiwany gość przy startowej 13, choć widziany już kilka dni temu Marcin Stanisławski. Witamy. Witamy, witam serdecznie. Nie mogę sobie odmówić przyjemności rozpoczęcia naszej rozmowy od wątku futsalowego oczywiście. Cóż, grający trener Gatty Zduńska Wola porabia w Cygańskim Lesie, widziany także w trakcie meczu Bielszczan z Toruńianami. No tak, no jak to się mówi, koszula bliższa ciału i jestem właśnie w trakcie zaliczania kursu UEFA A. Potrzebny mi jest do tego staż trenerski. Pomyślałem sobie, że spędzę kilka dni że tak powiem, w zaprzyjaźnionym miejscu. Cieszę się i bardzo dziękuję Piotrkowi Jaroszkowi jako trenerowi, że mnie tu przyjął i pozwolił, że tak powiem, z bliska przyglądać się poczynaniom zespołu w trakcie obozu i mimo że to trawa, to dalej piłka nożna i widzę wiele wątków nawet w rozwoju osobistym, sportowym. Na początek naszej rozmowy jednakowoż wróćmy do futsalowego wątku, czyli spotkania z poniedziałku szlagieru hitu 16. kolejki futsal Ekstraklasy. Krótko w ocenie konfrontacja rekordu z FC Toruń. Przede wszystkim mecz do zapamiętania ze względu na to, że w rekordzie pojawiło się kilka nowych, młodych zawodników. To chyba taki mecz, który gdzieś pewnie otworzy jakiś nowy rozdział w tym zespole, no bo z jednej strony trzeba się cieszyć, z drugiej pewnie jeśli wszyscy będą zdrowi, to każdy będzie miał apetyt na granie i ci młodzi chłopcy pewnie już też będą chcieli, że tak powiem, odgrywać coraz większe role. No, dla takiego klubu jak wy, gdzie wczoraj rozmawiałem bardzo dużo z Piotkiem o tak naprawdę historii waszej, no to myślę, że to wielkie wydarzenie, że w konfrontacji z wiceliderem potrafią chłopcy wejść i tak naprawdę nie być tylko, że tak powiem, jakimś uzupełnieniem, ale jakąś wartością dodaną na tym boisku. No ale teraz tak naprawdę to jest dla nich początek drogi. Natomiast co do samego meczu, no to powiem szczerze, że po 10 minutach to myślałem, że Toruń będzie bliższy zwycięstwa, no, natomiast później tak gdzieś się ten zespół rozsypał. No a teraz już o samym futbolu. Trzeci ligowców rekordu z rezerwami Piasta w twojej ocenie. No jak to mecz towarzyski, no nie ma takich emocji, że tak powiem, że dużo rzeczy robi się na takim typowym szkoleniu, czyli gdzieś jakieś te próby budowania akcji. No Zagęszczeń, no ciekawa postać w środku pomocy, Wasiliew, sam byłem zdziwiony, że on tutaj jeszcze jest, ale każdy jego kontakt z piłką to olbrzymia wartość i każdy kontakt, każdy pomysł to jest akcja do przodu. No fajna bramka Czernka Michał, pamiętam go z mojej też reprezentacji młodzieżowej, więc zobaczcie, jak to wszystko blisko jest i ten świat sportowy jest tak mały, że przyjechałem taki kawał drogi, oglądam mecz Trawiasty, a gra tak naprawdę zawodnik, którego też niedawno miałem w reprezentacji młodzieżowej, więc no fajnie, dużo znajomych twarzy,
zimno troszkę, dlatego wolę futsal. Inaczej niż w hali, zatem do zobaczenia pod koniec marca przy Startowej 13. Niedługo, do zobaczenia, dziękuję.